Wołodymyr Załański wystąpił przed Kongresem Stanów Zjednoczonych. Prosimy o zamienienie nieba nad Ukrainą, aby ratować ludzi. Czy prosimy o zbyt wiele? Rosja zamieniła ukraińskie niebo w źródło śmierci dla tysięcy ludzi, mówił. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze nakazał Rosji natychmiast wstrzymać działania wojenne. Rosjanie zbombardowali teatr w Mariupolu, w którym mogło się chronić nawet 1000 osób, wśród nich były dzieci. Rosyjskie wojska zabiły 10 osób stojących w kolejce po chleb w mieście Czerników. Mer Melitopola po 5 dniach został zwolniony z rosyjskiej niewoli. Joe Biden zapowiedział przekazanie Ukrainie dodatkowej pomocy wojskowej o wartości 800 milionów dolarów. Witajcie na kanale Prawda.pl. Zachęcam do subskrypcji kanału oraz do obejrzenia ponad 300 filmów na tym kanale, bo dla już jest, czy też obejrzenie playlisty, która Was najbardziej interesuje lub playlist. I przechodzimy do tematu. Nie widzieliśmy żadnych prób deeskalacji ze strony prezydenta Putina i rosyjskiego wojska. Trudno o negocjacje, które będą skuteczne, jeśli jedna ze stron nadal będzie eskalować, powiedziała rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki. Jak napisał przedstawiciel ukraińskiego prezydenta, jednocześnie jeden z uczestników negocjacji z Rosją, Michał Podolak, opublikowany w Financial Times, projekt tak zwanej ustawy pokojowej to jedyne żądania, które stawia Moskwa. Dodał, że jest to brudnopis, który prezentuje rosyjskie stanowisko. Tymczasem punkty, które na obecnym etapie potwierdza Ukraina, to potrzeba wstrzymania ognia, wycofanie rosyjskich wojsk i uzyskanie gwarancji bezpieczeństwa od szeregu krajów. Przypomnijmy, że gazeta, powołując się na swoje źródła, napisała, że Ukraina i Rosja omawiają 15-punktową umowę pokojową, w której mowa jest o rezygnacji Kijowa z aspiracji o członkostwa w NATO w zamian za m.in. gwarancję bezpieczeństwa. Każda rosyjska rakieta, która uderzyła w nasz kraj, jest odpowiedzią na odwieczne pytanie o NATO. Czy drzwi do sojuszu są rzeczywiście otwarte dla Ukrainy? Gdyby były otwarte, gdyby byli uczciwi, nie musielibyśmy przekonywać sojuszu, że niebo nad Ukrainą musi być zamknięte, napisał Wołodymyr Załański. Radny Mariupola informuje, że dziś z miasta ewakuowano około 11 tysięcy mieszkańców. Oprócz prywatnych samochodów z Zaporoża jedzie także 15 autobusów z ludźmi, w trzech z nich są dzieci. Kliczko poinformował, że wieczorem Rosjanie znowu ostrzelali miasto. Pociski trafiły w kilka domów, wybuchł pożar. Na miejscu pracują ratownicy i medycy. Uszkodzony został również gazociąg. Joe Biden stwierdził, że Władimir Putin jest zbrodniarzem wojennym. Kijów Post pokazuje, jak teatr w Mariupolu wyglądał przed i po ataku. Tutaj macie zdjęcie po ataku. Tyle osób zwykle chroniło się w teatrze w Mariupolu, pisze ukraińska Prawda, udostępniając nagranie, które właśnie teraz widzicie. Wysyłanie amerykańskich żołnierzy do Ukrainy tylko przedłużyłoby konflikt. W ten sposób Departament Stanu USA odpowiedział na propozycję Jarosława Kaczyńskiego dotyczące zorganizowania misji pokojowej. Szef kijowskiej administracji wojskowej generał Mykoła Żyrnow zapewnił, że Rosjanie nie są w stanie teraz zająć ukraińskiej stolicy. Rosjanie od tygodni nie są w stanie zbliżyć się do miasta, bo zostali zatrzymani, a na niektórych obszarach nasze siły zbrojne przeszły do ofensywy, powiedział. Jak dodał, najcięższe walki toczą się obecnie w kierunku żytomierskim, wyszogrodzkim i browarskim wokół Kijowa. Tam ciągle toczą się walki. Wróg potrzebuje odwrócić losy walk i przejąć inicjatywę. Celem jest opanowanie wszystkich głównych dróg dojazdowych wokół Kijowa i otoczenie miasta, podkreślił. Od początku wojny w obwodzie kijowskim zostało zniszczonych lub uszkodzonych 38 placówek oświatowych. Załański rozmawiał z uwolnionym mayorem Melitopola, natomiast do tej pory Światowa Organizacja Zdrowia zweryfikowała 43 ataki na szpitale i placówki medyczne na Ukrainie. Niedopuszczalne ataki na obiekty medyczne stają się częścią strategii taktyki wojennej. System opieki zdrowotnej w Ukrainie balansuje na krawędzi, trzeba go wesprzeć, wzmocnić, dać podstawowe narzędzia do ratowania życia, powiedział Mike Ryan z WHO. Jak dodał, to atak na najbardziej podstawowe prawa człowieka. I chodzi o coś więcej niż niszczenie budynków, tu chodzi o zniszczenie nadziei. Pod gruzami akademika w Czernichowie znaleziono ciała 5 osób, w tym trojga dzieci, informuje ukraińska Prawda. Do ataku na budynek doszło 13 marca, wówczas informowano o jednej ofierze. Na lwowskim dworcu głównym dziś mniej uchodźców niż do tej pory, ale liczba uciekających nadal jest ogromna. Na pociąg ewakuacyjny trzeba czekać od kilkunastu godzinnych kolejkach. Na schodach, przejściach podziemnych, relacjonuje dziennikarz RMF FM. Z wnioskiem i apelem o podjęcie śledztwa w sprawie działań Rosji przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze zwróciło się 47 państw, w tym Polska. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział z kolei, że Polska dokumentuje zbrodnie Rosji i będzie w tej sprawie współpracowała z Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze. Polska prokuratura przed przeszłym tygodniem wszczęła już postępowanie
Mogę Państwa informować, że zebrano ponad 300 świadectw procesowych, czyli protokołów zeznań świadków, którzy opisują konkretne występki, które miały miejsce w związku z napaścią Rosji na Ukrainę. Powiedział Ziobro, dodał, że od świadków udało się też uzyskać dokumenty zdjęciowe i materiały filmowe. Siergiej Orłow, zastępca meja w Mariupolu, przekazał BBC, że w budynku teatru mogło przebywać od 1000 do 1200 osób. Według wstępnych danych w Teatrze Dramatycznym ukrywało się kilkuset mieszkańców Mariupola. Co się z nimi teraz dzieje, nie wiadomo, ponieważ wejście do schronu jest zablokowane przez gruz. To jest czysty terroryzm, napisał szef administracji obwodu donieckiego Paweł Korywenko. Joe Biden podkreśla, że świat będzie dalej izolować Putina. Musimy osłabić jego pozycję. Będziemy na tej drodze iść twardo i zrobimy wszystko, żeby zakończyć tę niepotrzebną i tragiczną wojnę. Ameryka stoi po stronie wolności. Niech Bóg chroni Ukraińców, którzy bronią swego kraju. Zakończył amerykański prezydent i podpisał ustawę, która pozwoli na przekazanie Ukrainie pomocy. Chcę szczerze wam coś powiedzieć. To może być długa i trudna wojna, ale Amerykanie są zdecydowani, aby pomóc Ukraińcom w świetle niemoralne ataku Putina przeciwko ludności cywilnej. Dalej będziemy pomagać tym, którzy walczą o swoją wolność i przetrwanie, podkreślił polityk. Niszczymy gospodarkę Putina poprzez sankcje. Amerykanie odpowiedzieli na wezwanie Zamańskiego, aby bardziej pomóc Ukrainie. To właśnie robimy. Podczas tej inwazji Ukraińcy mieli już broń. Jak inwazja się zaczęła, wysłaliśmy kolejny sprzęt. Nasz sprzęt pomógł doprowadzić do wielkich strat w armii rosyjskiej, podkreśla Biden. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że wysłała do ukraińskich miast m.in. tlen, insulinę, materiały chirurgiczne, środki znieczulające i zestawy do transformacji krwi. Transfuzji krwi. Wyzwaniem pozostaje jednak dostęp do tych miast, podkreślił szef WHO. W stolicy Ukrainy trwa godzina policyjna, jest to surowo przestrzegane. Jak zapowiadamy władze, ci, co będą przemieszczać się po mieście, mogą być uważani za dywersantów, relacjonuje Marcin Wywrał, dziennikarz Onetu, który przebywa w Kijowie. W Odessie słychać syreny przeciwlotnicze. Od początku wojny w Ukrainie zginęło 5 dziennikarzy, którzy relacjonowali rosyjskie działania, 36 reporterów zostało rannych. Gubernator obwodu Zaporowskiego na południowym wschodzie Ukrainy poinformował, że rosyjskie siły ostrzelały konwój z ewakuowanymi mieszkańcami. Co najmniej 5 osób zostało rannych. Do podobnego ostrzału miało dojść w rejonie Mariupola w obwodzie donieckim. Tam wśród rannych są dzieci. Musimy wzmocnić nasze siły na wschodniej flance sojuszu. Popieramy wszystkie wysiłki na rzecz pokoju, ale nie mamy planów wysłania wojsk sojuszu do Ukrainy, powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, który był pytany o możliwość wysłania misji pokojowej. Jednocześnie dodał, że wciąży na nas odpowiedzialność, by ten konflikt nie wyszedł poza Ukrainę. Decyzja Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości to skutek złożonego przez Ukrainę 26 lutego przywódca przeciwko Rosji. Ukraina dążyła do ustalenia, że rosyjskie twierdzenia, jakoby Ukraina dokonała ataków ludobójstwa w obwodach ługańskim i donieckim, są nieprawdziwe, a zatem Rosja nie może twierdzić, że interweniowała w celu zapobieżenia takim działaniom lub ukarania za nie Ukrainy. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze nakazał dziś Rosji wstrzymanie inwazji prowadzonej w Ukrainie. Trybunał uznał rosyjski atak za nielegalny, odrzucił stawiane przez Rosję zarzuty ludobójstwa we wschodniej Ukrainie. Ukraina odniosła całkowite zwycięstwo w sprawie przeciwko Rosji przez Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości. MTS nakazał natychmiastowe powstrzymanie inwazji. Postanowienie jest wiążące na mocy prawa międzynarodowego. Rosja musi natychmiast zastosować się do tego. Zignorowanie nakazu jeszcze bardziej izoluje Rosję, napisał Włodymyr Załański. Ministerstwo Obrony Ukrainy opublikowało wstrząsający film, który pokazuje okrucieństwo rosyjskiego ataku. To jest Ukraina. To wszystko w tym filmie i do zobaczenia. Cześć.